Witam serdecznie wszystkich zawodników i zawodniczki, uczestników 24 wrześniowego biegu przełajowego. Jak tradycja tego biegu nakazuje, gromadzimy się tutaj w tym miejscu pod pomnikiem żołnierzy 15 Pułku Piechoty Wilków, którzy tak dzielnie bronili Pabianic 7 września 1939 roku, a więc 85 lat temu, przed niemieckim najeźdźcą. I my o tym pamiętamy i dziś właśnie w ten sposób czcimy ich pamięć. Słuchajcie, zanim otworzymy ten bieg, to mam pytanie do was. Czy jesteście gotowi do rywalizacji, tak? Tak! Brawo! Teraz jestem pewny, że jest was moc, jest siła. Życzę wam dzisiaj udanej rywalizacji i życzę wszystkim zwycięstwa. Bieg uważam za otwarty. Od 24 lat organizujemy wrześniowy bieg, pod nazwą którego kryją się nasze zawody szkolne, czyli powiatowe zawody w indywidualnych biegach przełajowych i drużynowych biegach przełajowych. Dziękuję przede wszystkim za udział. Tak jak widzę, tutaj jest 700 zwycięzców, bo każdy z was zwyciężył, zwyciężył, że jest. Patrzę po minach, jedne roześmiane, ale są też smutne minki i podkówki, to zlikwidujcie te podkówki. Naprawdę wygraliście. Wygraliście przez sam udział, przez piękną sportową rywalizację, przez to, że daliście z siebie wszystko dla siebie, dla swoich szkół, dla rówieśników. Jesteście wielcy. Tak rodzą się talenty, tak hartuje się duch i fakt, że jesteście i że zdecydowaliście się na tą odwagę współzawodnictwa, to już wygraliście. Także uśmiech, a tym, którzy za chwilę będą nagradzani, no szczególne słowa uznania za to zwycięstwo w tej pięknej sportowej rywalizacji. Obserwowałem, jak biegaliście, jak walczyliście. Bardzo się cieszę, że wszystko było fair play, pogoda nam dopisała. No i słuchajcie, przed nami zima, piękny okres do treningu i za rok znów się spotykamy i znów będziemy rywalizować, a przede wszystkim będziemy się świetnie bawić. Ja tu za rok też z wami będę i będę was zagrzewał do walki. Także kciuki do góry, bo wszyscy wygraliśmy. Dzięki.